Ale to syf. Cześć, bardzo króciutki film na temat tego, co zmieniło się od 1 stycznia. Widziałem, że taki pan doradca, który się na wszystkim zna, zrobił taki odcinek. Powiedział, że zmieniają się kary za brak ocei. To w zasadzie tyle i mówił o tym przez 10 minut. Chciałem to trochę uporządkować, bo nie jest tak do końca. Rzeczywiście zmieniają się kary za brak ocei. Przypominam, że one są nakładane przez ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny i w tej chwili. Za brak ciągłości ocena na samochodzie osobowym trwający ponad 14 dni zapłacicie 5200, zamiast jak do tej pory 4 bodajże i pół tysiąca. Wynotowałem sobie. I bierze się to z tego względu, że Pan premier Morawiecki podniósł płacę minimalną, a kara jest dwukrotnością płacy minimalnej. To jest obligo, od tego w zasadzie nie ma odwołania, więc uczulam Was, wpiszcie sobie w kalendarz, w telefonach, zróbcie sobie jakieś przypomnienia, bo zapłacić za frajer 5200 to jednak yy, boli. I jeszcze chciałem Was uczulić na jedną rzecz, bo to nie jest tak, że o braku OC... Urząd dowiaduje się na przykład przy okazji kontroli drogowej. Prawie 90% przypadków jest wykrywana automatycznie, skanując bazy danych urządzenie, algorytm nazywa się tak zwany wirtualny policjant i ono sobie po prostu przeszukuje bazę danych ubezpieczycieli no i automatycznie wyłapuje te przypadki. Oczywiście tam jest gradacja, więc te 5200 w tej chwili to jest kara za przekroczenie terminu o ponad 14 dni, ale nie oszukujmy się, UFG raczej nie wyśle Wam przypomnienia, że żeście przekroczyli termin o krótszy okres, więc no, tak jak mówię, jeszcze raz na to uczulam. Natomiast zmieniła się jeszcze jedna sprawa, Czyli wysokość opłat za odholowanie pojazdu i przetrzymywanie, przechowywanie go na tzw. parkingach depozytowych. Co musicie wiedzieć? W Polsce maksymalne stawki za odholowanie pojazdu i składowanie go na parkingu określa rozporządzenie, natomiast w poszczególnych gminach czy powiatach one są różne. Ale nie oszukujmy się, większość gmin i powiatów stosuje właśnie te maksymalne stawki. No i jeżeli nowe prawo weszło, w sierpniu, tak do końca grudnia Rady Gmin i Powiatów miały bardzo dużo czasu, żeby wprowadzić nowe uchwały i podnieść te obowiązujące w zeszłym roku stawki do maksymalnych obecnych. Tutaj na szczęście zmiany nie są duże i też nie sposób powiedzieć, które gminy podniosły te stawki, no bo nie ma takiej centralnej bazy, trzeba by po prostu do każdej gminy osobno dzwonić. Natomiast chcę tylko, żebyście mieli na uwadze, że w tej chwili za odholowanie auta zapłacicie 503 zł maksymalnie zamiast dotychczasowych 494 i 42 zł kosztuje doba przechowywania pojazdu do 3,5 tony samochodu osobowego, zamiast, tak jak to było do tej pory, 41 zł. A teraz najważniejsze, czyli dlaczego o tym mówię. Otóż 13 września ubiegłego roku wszedł w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący sprawy zaskarżonej przez Rzecznika Praw Obywatelskich, a wyrok ogłoszono jeszcze w grudniu 2018 roku. I co najciekawsze, ten wyrok pozwala wam jako właścicielom pojazdu odebrać swój pojazd z parkingu depozytowego bez uiszczania opłaty za postój. To jest śmieszne, bo do tej pory, żeby odzyskać scholowany samochód, trzeba było po prostu zapłacić za usługę, a w tej chwili od 13 września nie jest to wymagane. Dlaczego mówię, że jest to śmieszne? Otóż dlatego, że sprawę można było rozwiązać jedną nowelą prawa o ruchu drogowym, która by określała Nowe procedury wydawania pojazdów, ale na taką nowelę nikt się nie pokusił. Wyrok, tak jak powiedziałem, był w grudniu 2018 roku, wszedł w życie we wrześniu. A jeżeli dobrze kojarzę, do dzisiaj nie ma takiej noweli. I czym to skutkuje? Otóż skutkuje to tym, że dla nas kierowców jest super, bo możemy sobie zabrać samochód niezależnie od tego, ile wisimy za ten parking. Natomiast miasta, gminy, tudzież powiaty muszą. Dochodzić od nas zaległych pieniędzy no, na drodze egzekucji komorniczej, na przykład. Więc, jak podawała niedawno Rzeczpospolita, w samej tylko Warszawie od września do bodajże końca listopada zaległości sięgnęły 1,2 miliona złotych. I to jest 1,2 miliona złotych, które straciło miasto tylko dlatego, że rządzący po prostu najwyraźniej zapomnieli o noweli prawa o ruchu drogowym. I powiecie mi, że były ważniejsze rzeczy, na pewno były ważniejsze rzeczy, natomiast ja jeszcze tylko przypominam, że w tym czasie i tak nowelizowano prawo o ruchu drogowym, bo, bo na przykład całkiem niedawno weszły w życie przepisy dotyczące jazdy na suwak, prawda? Więc można to było zrobić przy okazji, ktoś najprawdopodobniej o tym zapomniał. My jako kierowcy na szczęście na tym korzystamy, ale tak jak powiedziałem, największe miasta są w plecy i to grube miliony złotych. Chciałem, żebyście po prostu o tym wiedzieli. Na ten moment, poza tym o czym powiedziałem, czyli karami za brak OC i wyższą stawką za odholowanie pojazdu, w zasadzie nic konkretnego się nie zmieniło. I cóż, tyle ode mnie. Motoprawda w internecie. Pozdrawiam. Paweł Rygas.